Witam. Może się Wam tak zdarzyć, że macie kilka różnych nagrań z różnymi nastawieniami kolorystycznymi lub na przykład będziecie chcieli sobie pożyczyć jakiś profil kolorystyczny z innego nagrania, z jakiegoś filmu itd., itd. No tutaj mam akurat dwa nagrania, gdzie widać, że to jest takie bardziej sprane, bo to był użyty taki powiedzmy płaski profil, a tu mam już z takim pełnym nasyceniem. Jak to teraz w szybki sposób dopasować? Oczywiście można tam rzeźbić krzywymi balansami bieli itd., ale można to zrobić w łatwy sposób w panelu kolor. Przejdźmy sobie do kolor. Jakbyśmy nie mieli, no to włączamy sobie te klipy, żeby poglądać. Ja sobie jeszcze włączę timeline. No i mamy. Przejdźmy sobie na razie tutaj. Czyli ten klip mam upodobnić jak najbardziej do tego klipu. Zaznaczam sobie ten klip. W tym klip stworzę sobie nowego node'a, czyli ALTS. Mam nowego node'a. Mam go zaznaczony. Ctrl, lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy i robimy shot. Match to this clip. O, już by się zmieniło. Jeżeli by to było zbyt intensywnie, no to przechodzimy sobie teraz do tego panelu KEY i zmieniamy KEY output sobie tak, by powiedzmy to troszeczkę bardziej zrównoważyć. Wróćmy do edit. Jeszcze by można było troszeczkę kontrastem, ewentualnie innymi barierami popracować, ale widzicie, w bardzo szybki sposób wyrównałem dwa nagrania. Dziękuję, to wszystko.